Do tej pory ludziom nie udało się zbadać aż 80% oceanicznych głębin. Oceany zajmują 70% naszej planety, a my odkryliśmy tylko nieznaczną ich część. Możemy zajrzeć najwyżej 5 km pod powierzchnię wody. Nic zatem dziwnego, że ostatnie odkrycia naukowe dotyczą właśnie oceanicznej fauny i flory. A mamy jeszcze naprawdę dużo do zbadania. Jak chociażby nowy gatunek rekina nazwany Squalus clarke, albo najdłuższe zwierzę, jakie znamy, 47-metrowa meduza, na którą natknęliśmy się w tym roku w okolicach Australii. Gdzieś w morzach Arktyki i Antarktydy występuje ciekawe zjawisko wprawiające w osłupienie nieliczne osoby, które mogły je zobaczyć. To tak zwane lodowe kwiaty, choć nie mają nic wspólnego z roślinami. To po prostu kryształy lodu. Szron osiada na długich łodygach roślin zdolnych do przebicia się przez powierzchnię młodego lodu morskiego. Lodowe kwiaty nie składają się tylko z wody. Zawierają liczne mikroorganizmy, które tworzą na nich maleńkie czasowe ekosystemy. Jak się okazuje, wulkany nie występują tylko na powierzchni Ziemi. Te podwodne są równie destrukcyjne. Jeśli zebrane dotychczas dane są poprawne, w oceanie znajdują się najbardziej niszczycielskie wulkany na świecie. Większość z nich leży na głębokości mniej więcej 2600 metrów. Malmström. Potężny i niekiedy niebezpieczny prąd oceaniczny, któremu towarzyszą silne wiatry, jest największym koszmarem żeglarzy. Co odróżnia go od pozostałych, to jego niebywałe rozmiary i siła. Jest tak potężny, że potrafi dotkliwie uszkodzić nawet większe statki. Jeden z najsłynniejszych malmströmów nazywa się Naruto i występuje w okolicy wyspy Awaji. Porusza się z prędkością od 13 do 19 km na godzinę, co czyni go jednym z najszybszych na świecie. Zatonięcie Titanica to wydarzenie historyczne, które rozsławiło lodowce, prawda? Zdarza się, że te lodowe bryły są ozdobione kolorowymi pasami, które mogą być brązowe, czarne, zielone, żółte lub niebieskie. Nazywa się je pasiastymi i zawdzięczają te barwy różnym naturalnym przyczynom. Na przykład niebieski pojawia się podczas topnienia i błyskawicznego ponownego zamarzania lodu. Zieleń bierze się zazwyczaj z uwięzionych wewnątrz lodowca alg. Odcienie ziemi, czyli brązowy, żółty albo czarny, występują z powodu innych czynników, jak na przykład osadów, które woda morska zbiera tuż przed zamarznięciem. W marcu 2019 roku uczeni natknęli się na zdumiewające zjawisko. Podczas badania jednego z podwodnych wulkanów zauważyli zbiornik przypominający jezioro, ale odwrócone do góry dnem. Leżało na głębokości blisko 2000 metrów pod powierzchnią morza. Jeśli uważacie, że to nie ma sensu, macie rację. Jak się okazało, było to tylko złudzenie optyczne stworzone przez ciecz nagromadzoną w tych zbiornikach. Jej temperatura sięga 160 stopni Celsjusza, a w jej skład wchodzą takie substancje jak siarka i różne metale, którym zawdzięczamy tę iluzję. Największy wodospad na świecie również znajduje się pod wodą. Leży pod cieśniną duńską. Gdybyście mogli zanurkować tak głęboko, zobaczylibyście tam całą masę wodospadów, najpierw na głębokości 600 metrów, ale kolejne, znacznie głębiej, nawet 3000 metrów pod powierzchnią. W 2011 roku szwedzcy poszukiwacze przygód odkryli na dnie Bałtyku obiekt, który opisali jako dziwny i tajemniczy. Ma owalny kształt i nietypowe, przypominające schodki elementy. Szef grupy, która dokonała odkrycia, twierdził, że obiekt musiał powstać dziesiątki tysięcy lat temu, jeszcze przed epoką lodowcową, oraz że mógł być częścią mitycznej Atlantydy. Jednak eksperci, którzy szczegółowo zbadali przedmiot, uważają, że to typowy osad lodowcowy lub innego rodzaju formacja naturalna, ale nie mają pewności. Nazwa Morza Czarnego nie jest przypadkowa. Zlokalizowany na południowo-wschodnim skraju Europy zbiornik wodny wydziela tak zwany morski dym, czyli parę unoszącą się nad powierzchnią. Powstaje ona w wyniku oddziaływania wilgoci z morskiej wody na chłodniejsze podmuchy wiatru, tworząc tym samym paropodobne zjawisko. Jeśli kiedykolwiek będziecie nad oceanem podczas wschodu czy zachodu słońca, możecie zobaczyć zielone błyski, ale będziecie musieli się wysilić, ponieważ widać je raptem przez kilka sekund. Pojawiają się w wyniku naturalnego efektu pryzmatu zachodzącego w atmosferze Ziemi. Podczas wschodów i zachodów słońca światło naszej gwiazdy ulega rozszczepieniu na wiele kolorów, co tworzy złudzenie, że woda emituje zielone błyski. Czerwony przypływ jest częstym zjawiskiem, więc jeśli kiedykolwiek będziecie jego świadkami, nie macie powodów do obaw.
Mimo to bądźcie ostrożni. Techniczny termin określający to zjawisko brzmi zakwit alg. Krótko mówiąc, to błyskawiczny rozrost i rozkwit alg w wodach oceanów. Ze względu na zawarte w nich substancje chemiczne, algi mogą być szkodliwe dla ptaków i zwierząt, a nawet dla ludzi. Tak więc nie wskakujcie wtedy do wody. Ośmiornice i kałamarnice posiadają cechę, która wyróżnia ich na tle pozostałych stworzeń morskich. Mają trzy serca. Muszą uwielbiać walentynki. Choć nie są z tego powodu bardziej romantyczne, potrzebują tylu serc do prawidłowego funkcjonowania. Główne rozprowadza krew po całym ciele, a dwa boczne dostarczają je w pobliże skrzeli. Jeśli kiedykolwiek ośmiornica was przytuli, pamiętajcie, że kieruje się szczerym uczuciem. Na podstawie opublikowanych w 2013 roku badań wiemy, że delfiny wymyślają sobie własne imiona. Szczególnie delfiny butlonose, które posługują się indywidualnymi gwizdami niczym ludzie imionami. Nie tylko tworzą unikalne dźwięki, którymi przedstawiają się innym przedstawicielom gatunku, ale też uczą się innych imion, aby skuteczniej porozumiewać się między sobą. W głębinach Pacyfiku pływa tajemniczy waleń, co do którego nadal istnieje wiele wątpliwości. Nazwano go najbardziej samotnym waleniem, ponieważ wytwarza dźwięki o znacznie wyższej częstotliwości niż jego pobratymcy. Co ciekawe, nikt jeszcze go nie widział. Uczeni twierdzą, że nietypowe dźwięki mogą być przyczyną jego samotności. Biedaczek. Ale typowe płetwale błękitne też mogą pochwalić się kilkoma imponującymi ciekawostkami. Ich serce ma ponad 1,5 metra długości, metr szerokości i waży więcej niż 180 kg. Dla porównania, ludzkie serce jest zwykle rozmiarów naszej pięści, czyli nieco mniejsze. Jeśli już jesteście pod wrażeniem morskich stworzeń, posłuchajcie jeszcze tego. Rekinom mogą wyrosnąć tysiące zębów. Nie mówię o jednym czy dwóch tysiącach, ale nawet do 30 tysięcy w ciągu całego życia. Wiecie co? Nie chciałbym zobaczyć rekiniego rachunku za dentystę. Raczej twardy orzech do zgryzienia. Uczeni do dziś nie odkryli żadnej żywej istoty, która żyłaby wiecznie. Niewykluczone jednak, że to się wkrótce zmieni. Maleńka meduza, mniejsza od paznokcia najmniejszego palca, zdaje się być żywym wcieleniem Benjamina Buttona. Posiada bowiem cechę, dzięki której może powrócić do poprzedniego stadium rozwoju, gdy grozi jej niebezpieczeństwo albo ogromny głód przy braku pożywienia. Nic dziwnego, że zaskarbiła sobie przezwisko nieśmiertelnej meduzy. Znaliśmy ten gatunek od setek lat, ale dopiero w latach 90. ubiegłego wieku odkryliśmy tę wyjątkową cechę. Jeszcze nie wiemy, w jaki sposób meduza wytwarza komórki, które mogą się odnawiać i wracać do poprzednich stadiów rozwojowych, ale niewykluczone, że skrywają one sekret, który przyspieszyłby rozwój medycyny. 52 tysiące lat temu na terenach dzisiejszych Indii pojawiło się dziwne jezioro, dosłownie znikąd. Chociaż jakby tak sięgnąć pamięcią, to mogła być środa. W każdym razie przez dziesiątki tysięcy lat ludzie wymyślali na jego temat najróżniejsze opowieści z dreszczykiem. Niektórzy miejscowi uważają to jezioro za przeklęte, z kolei inni twierdzą, że na jego dnie znajduje się brama do świata umarłych, ale to tylko legendy. Prawdziwy powód pojawienia się jeziora Lonar jest jeszcze bardziej zaskakujący. Początkowo uczeni sądzili, że było ono pradawnym kraterem wygasłego wulkanu. Leży w Niedce, powstałej ze skał wulkanicznych, liczących sobie 65 milionów lat. Tylko że gdy geolodzy przeprowadzili szczegółową analizę gleby i wody jeziora, ze zdumieniem stwierdzili, że ma ono pochodzenie kosmiczne. W jego wnętrzu odkryli unikatowe szkło, które powstaje tylko w wyniku potężnego uderzenia i wyzwolenia ogromnych ilości energii. Tak się składa, że akurat 52 tysiące lat wstecz spadł tam meteoryt ważący 2 miliony ton. Był niemal sześciokrotnie cięższy od Empire State Building. Siła kolizji była tak wielka, że skały wulkaniczne stopiły się i przeistoczyły w szkło. Niewykluczone, że na dnie jeziora do dziś znajdują się cząsteczki gigantycznego meteorytu, który przyleciał do nas z odległych czeluści kosmosu. No dobrze, mamy zatem jezioro, które ponad 50 tysięcy lat temu utworzył obiekt kosmiczny, ale to nie jedyna fascynująca cecha tego miejsca. W 2020 roku miejscowi zauważyli, że jezioro Lonar zrobiło się różowe, a w ciągu kilku dni jego słoda woda od tak zmieniła kolor.
Biolodzy i geolodzy bezzwłocznie pobrali do badań jej próbki. Szczegółowa analiza wykazała, że w wodzie znajdowały się duże ilości unikatowych mikrobów. Najwidoczniej wszystkie zebrały się tuż pod powierzchnią i wydzielały różowy pigment. Wkrótce jednak opadły na dno, dzięki czemu jezioro ponownie zrobiło się przejrzyste. Deszcze również pomogły wodzie odzyskać dawną barwę. Poza dodaniem innego koloru, mikroby te sprawiają również, że pierze flamingów stają się jeszcze jaśniejsze, ponieważ ptaki te żerują w tym jeziorze, konsumując też różowe bakterie. Obecnie Lonar to popularna atrakcja turystyczna, jednak w Indiach jest wiele podobnie zaskakujących miejsc. Następny przystanek, mała wioska licząca około 2600 mieszkańców, położona w gorącym lesie deszczowym. Miejscowi są bardzo gościnni, z radością przyjmują nie tylko turystów, ale również jedne z najbardziej jadowitych gadów na świecie. Kobry królewskie pełzają tu w niemal każdym domostwie. Ludzie cieszą się na widok węży, jakby były ich pupilkami. Dzielą się z nimi wodą, jedzeniem, a nawet miejscem, gdzie mogą się schronić przed piekącym słońcem. Kobry pełzają w domach, szkołach i na ulicach. Ludzie i gady są tak przyzwyczajeni do siebie, że czują się bezpiecznie we własnym towarzystwie. We wiosce tej nie było ani jednego przypadku ataku na człowieka. To jedyne miejsce na świecie, gdzie węże żyją w takiej harmonii z ludźmi. A teraz wyobraźcie sobie miasteczko składające się z kilku pomniejszych wiosek. Wszyscy mieszkańcy trudnią się rolnictwem. Wiedzą, jak pozyskiwać wodę z podziemnych formacji skalnych i świetnie się targują. Miasteczko kwitnie od kilku stuleci, a ludzie są szczęśliwi. Pewnego dnia jednak wszystko się zmienia. Mieszkańcy, jak jeden mąż, pakują swoje rzeczy i uciekają, gdzie pieprz rośnie. Z dnia na dzień mieścina pustoszeje. Ta prawdziwa historia wydarzyła się w 1825 roku w stanie Rajasthan. Do dziś nie wiadomo, dlaczego mieszkańcy porzucili swoje domy. Najpopularniejsza opowieść mówi o okrutnym władcy, który ściągał z miejscowych ogromne podatki. Pewnego dnia zakochał się w córce wodza miasteczka i zagroził, że jeśli dziewczyna odrzuci jego oświadczyny, nałoży na tutejszych jeszcze większe daniny. Ludzie wzięli stronę kobiety i jej ojca, a następnie w jeden dzień opuścili swoje domy. Miasteczko do dziś stoi puste, a mieszkańcy pobliskich miejscowości boją się do niego zbliżyć. Idziemy dalej. Stan Maharashtra. Znajduje się w nim wioska z bardzo pozytywnie nastawionymi do życia ludźmi. Wszyscy chętnie chodzą do sklepów, kawiarni, szkół czy banków. Każdy dzień wydaje się taki sam i w zasadzie w wiosce nie dzieje się nic szczególnego, ale poczekajcie, aż nastanie noc. Mieszkańcy idą spać i nikt nie zamyka domów na klucz. W tej wiosce nie ma ani jednego zamka. Drzwi budynków są zawsze otwarte, czy to sklepów, kawiarni czy biblioteki. A sami mieszkańcy nie zamykają domów nawet gdy idą do pracy. Nie ukrywają pieniędzy i biżuterii, ponieważ w tym miejscu w ogóle nie dochodzi do kradzieży czy włamań. Ludzie doskonale wiedzą, co by ich spotkało, gdyby popełnili jakieś przestępstwo. Według jednej z legend, jakieś 300 lat temu, po długich deszczach i powodziach w sercu wioski pojawił się czarny kamienny blok. Symbolizował mityczne hinduskie stworzenie, które opiekowało się mieszkańcami. Pewnego dnia przestali oni zamykać swoje domy, bo rozumieli, że nikt przy zdrowych zmysłach nie dopuściłby się zbrodni przed obliczem bóstwa. Co prawda, w 2015 roku otworzono tu komisariat, ale od tamtego czasu prawie nikt nie zgłosił jakiegokolwiek incydentu. Drzwi tego budynku również pozostają otwarte, ponieważ policja nikogo w nim nie przetrzymuje. Kolejnym fantastycznym miejscem w Indiach jest wioska Rongdoi w stanie Assam. Od czasu do czasu jej mieszkańcy przygotowują się do niecodziennej celebracji. Urządzają zjawiskowe ceremonie ślubne, ustawiają stoły, wdziewają piękne stroje i przynoszą dary. Wszystko dla nowożeńców. Ale śluby biorą nie ludzie, a żaby. Miejscowi organizują zaślubiny dzikich płazów, aby przywołać deszcz. Niesamowite w tych ceremoniach jest to, że do złudzenia przypominają prawdziwe śluby. Wesela mogą trwać cały dzień, aż do późnej nocy. Do Indii należy też niebezpieczna i niedostępna wyspa, która znajduje się w Zatoce Bengalskiej. Nazywa się Sentinel Północny i jest małym skrawkiem ziemi, przypominającym tropikalny raj. Ale nie dostaniecie się tam. Od 1950
1956 roku nikt z zewnątrz nie postawił stopy na wyspie, a Straż Przybrzeżna stale patroluje okolice. Przyczyną tego stanu rzeczy jest obecność rdzennego plemienia Sentinelczyków, które żyje odizolowane od reszty świata. Nie znają nowoczesnej technologii, internetu czy telewizji. Od wieków radzą sobie sami, z dala od wszelkiej cywilizacji, a władze Indii chcą, żeby tak zostało. Każdego, kto zbliży się do wyspy, plemię wita włóczniami i strzałami i nie ma znaczenia, czy obcy podróżują łodzią czy helikopterem. Innym powodem, dla którego nie dostaniecie się na wyspę, jest układ odpornościowy Sentinelczyków. Straż Przybrzeżna chce uchronić tę grupę etniczną przed wszelkimi chorobami czy infekcjami, jakie ludzie z zewnątrz mogliby ze sobą przynieść. Miejscowi nie mają wykształconej odporności na grypę czy choćby zwykłe przeziębienie. Nawet nie znają tych chorób. W dodatku wyspę otaczają rafy koralowe i wapienie, które znacząco utrudniają większym statkom żeglugę. Mimo tych wszystkich obostrzeń wielu próbowało dostać się na wyspę. Zresztą w ten sposób w 1880 roku jeden z oficerów przypadkowo ją odkrył. Gdy dobił do brzegu, znalazł tam glebę idealnie nadającą się pod uprawę palm kokosowych. Dostrzegł w oddali kilka chat, ale nie ośmielił się nawiązać kontaktu z mieszkańcami wyspy. Odkrywcy i podróżnicy niejednokrotnie obdarowywali wyspiarzy rybami. Ci przyjmowali je, prosili o więcej, ale i tak nie pozwalali nikomu zbliżyć się do swoich domostw. Zaprzyjaźnienie się z nimi również stanowiło nie lada wyzwanie, ponieważ członkowie plemienia posługują się jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Uczeni i lingwiści studiują go od wielu lat. Dopiero pod koniec XX wieku ludziom z kontynentu udało się poczynić niewielki postęp w wytworzeniu z Sentinelczykami przyjaznych stosunków. W 1991 roku grupa antropologów zaprosiła wyspiarzy na pokład dużego statku, gdzie obdarowali ich worami kokosów. Pamiętajmy jednak, bez względu na czyjekolwiek ambicje, lepiej zostawić tych ludzi samych sobie, dla dobra wszystkich. W 1945 roku pięć samolotów TBF Avenger rozpoczęło standardowy lot treningowy wokół Trójkąta Bermudzkiego. W połowie ćwiczeń pilotów zaskoczyły ulewne deszcze i porywiste wiatry, choć w prognozie pogody nie było o nich mowy. Stracili orientację i przez radio informowali bazę, że sprzęt nawigacyjny przestał działać. Ostatnia wiadomość, jaką usłyszeli dyspozytorzy, brzmiała: gdy poziom paliwa pierwszego samolotu spadnie poniżej 38 litrów, wszyscy zginiemy. A potem szum. Pięć samolotów i 14 członków załogi przepadło bez śladu. Podczas pierwszego rejsu do Nowego Świata w 1492 roku Krzysztof Kolumb płynął przez Trójkąt Bermudzki. W swych dziennikach pisał, że pewnej nocy, gdy był na pokładzie statku, zauważył w oddali ogromne światło. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. Gdy spojrzał na kompas, by sprawdzić, w jakim kierunku płynie, zobaczył chaotycznie poruszającą się igłę. Jak pewnie zauważyliście, Trójkąt Bermudzki nie pojawia się na mapie świata. Wynika to z faktu, że żadna instytucja rządowa nie uznaje jego istnienia. Według jednej z popularnych teorii za liczne zniknięcia odpowiadają tak zwane dzikie fale. Tak uczeni określają ekstremalne fale sztormowe, które powstają podczas występujących w tym samym czasie różnych warunków atmosferycznych. Naoczni świadkowie porównują ich wygląd do gigantycznych ścian wody. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego statki szybko toną, nie zostawiając za sobą żadnego śladu. Trójkąt Bermudzki to obszar występowania intensywnej i nieprzewidywalnej pogody. Sztormy pojawiają się na nim tak samo szybko, jak znikają. Gdyby mrugnąć, można by je przeoczyć. Nic zatem dziwnego, że na ląd dociera niewiele sygnałów ratunkowych. Piloci i żeglarze zwyczajnie nie spodziewają się tak nagłych zmian pogody. Nie wiadomo, ile dokładnie okrętów pochłonął Trójkąt Bermudzki. Szacuje się, że łącznie zniknęło tam 50 statków i 20 samolotów. Większości tych zniknięć nie da się wytłumaczyć. Co ciekawe, do dziś nie odnaleziono ani jednego wraku. Kolejną intrygującą teorią, próbującą rzucić choć trochę światła na tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego, stworzył Charles Berlitz. Twierdzi, że na tym obszarze znajduje się mityczna Atlantyda. Zniknięcia statków i samolotów oraz uszkodzenie sprzętu, jak mówi, spowodowały promienie energii wytwarzane przez specjalne kryształy zasilające Atlantydę. Choć teoria ta brzmi co najmniej dziwnie, była na tyle przekonująca, że jego książkę kupiło 20 milionów ludzi na całym świecie.
W roku 1800 statek zwany USS Pickering wyruszył ze Stanów Zjednoczonych do zachodnich Indii. Gdy wpłynął w Trójkąt Bermudzki, ślad wszelki zaginął zarówno po łajbie, jak i 90 członków jej załogi. Statek ten był pierwszym potwierdzonym przypadkiem zniknięcia w Trójkącie Bermudzkim. Uważa się, że zatonął podczas sztormu, ale ponieważ nigdy nie odnaleziono jego wraku, nie dowiemy się, jak było naprawdę. Gdy zaginęły samoloty TBF Avenger, przeprowadzono operację poszukiwawczą. Teren przeszukiwały zarówno łodzie, jak i samoloty. Jednym z okrętów był poduszkowiec PBM-5 Mariner. Do akcji dołączyło 19:27. 3 minuty później wysłał rutynową wiadomość przez radio, ale potem słuch wszelki po nim zaginął. Nie znaleziono żadnych śladów ani poduszkowca ratunkowego, ani 5 zaginionych samolotów Avenger. Mimo zorganizowania operacji poszukiwawczej wszystkich okrętów, nie odnaleziono śladów ani jednego z nich. Przez ten konkretny obszar oceanu wjedzie najwięcej tras transportowych na świecie. Niektórzy sceptycy twierdzą, że fakt ten stanowi rozwiązanie tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego. Statystycznie mówiąc, im więcej okrętów przechodzi przez ten obszar, tym więcej wypadków i zniknięć. To bardzo wiarygodna hipoteza, ale problem tkwi nie w ich częstotliwości, a w braku wytłumaczenia przyczyn czy jakichkolwiek znalezionych wraków. Żyjące na dnie oceanu organizmy wydzielają ogromne ilości metanu, który nie ma ujścia pod wodą. Z czasem jego stężenie robi się tak wysokie, że w pewnym momencie dochodzi do eksplozji tuż przy powierzchni. To powoduje, że woda staje się o wiele rzadsza, a płynące w tym czasie statki szybko poszłyby na dno. Uczeni twierdzą, że eksplozje metanu mogą stanowić główną przyczynę wielu zniknięć w Trójkącie Bermudzkim. Trzeba przyznać, że to bardzo logiczna teoria, ale niestety mało prawdopodobna. Według danych amerykańskiej agencji naukowej w ciągu minionych 15 tysięcy lat na całym obszarze nie miało miejsca ani jedno wydarzenie o wystarczająco dużej skali. Dno oceaniczne składa się ze skał zawierających mnóstwo magnetytu, nie magnesu, tylko bardziej żelaza. Pole magnetyczne wchodzi z nimi w interakcję, co może powodować swoisty konflikt. Niekiedy kończy się to różnymi anomaliami pogodowymi, a w konsekwencji problemami nawigacyjnymi. Oczywiście wszelkie zmiany na dnie oceanicznym mają ogromny wpływ na Trójkąt Bermudzki. Ponieważ pole magnetyczne jest w stałym ruchu, niewykluczone, że ciągnie za sobą również Trójkąt Bermudzki. A skoro wiadomo, gdzie się znajduje, można by go łatwo ominąć. Podobno przemieszcza się na wschód wraz z polem magnetycznym, ale uczeni wciąż nie są w stanie przewidzieć, gdzie znajdzie się za kilka lat. Niektórzy widzą wytłumaczenie tych wszystkich anomalii w pozaziemskiej aktywności nadprzyrodzonej. Inni twierdzą, że są one wynikiem szalejących zjawisk naturalnych. W jeziorze Michigan znajduje się kolejny trójkąt. Podobnie do bermudzkiego, zła sława Trójkąta Michigan zaczęła się od kilku zniknięć. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z 1679 roku, kiedy to jeden z największych statków swego czasu wyruszył w rejs. Jak tylko wpłynął w niesławny trójkąt, nie zdołał wrócić do portu. 200 lat później w tym samym obszarze zaginął jeden z samolotów. Niebo jest tu zwykle przejrzyste, ale jeśli wierzyć przekazom okolicznych mieszkańców, w 1883 roku zachodziły tu liczne anomalie. Niektórzy mówili o spadających z nieba ogromnych blokach lodu, które członkowie załogi zachowali jako niepodważalny dowód. Tajemniczy obszar Pacyfiku jest kolejnym złowieszczym trójkątem. Na południe od wybrzeży Japonii, niedaleko Tokio, znajduje się morze, którego wody pogrzebały mnóstwo statków. Obszar ten zyskał miano Trójkąta Smoka. Niektórzy uczeni mówią, że przyczyną występujących tam anomalii są zmiany środowiskowe. Poza tym dno Trójkąta Pacyficznego charakteryzuje się wysokim stężeniem hydratów metanu. Zmieniasz kurs i płyniesz w niewłaściwym kierunku. Niedaleko trójkąta znajduje się Morze Karaibskie z nielicznymi wysepkami. Dno jest tu dość płytkie. Statek może ugrzęznąć i, jak na złość, właśnie tak się dzieje. Nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Gdyby to był XXI wiek, kapitan statku dopłynąłby do wybrzeża przy pomocy GPS-a lub innej nowoczesnej nawigacji. Najciekawsze jest to, że tym razem kompas działałby bez zarzutu, ponieważ biegun magnetyczny nie zdołał jeszcze pokryć się z północą rzeczywistą. Gdzieś tutaj, w oddali, przebiega izogona zerowa.
póki co nie ma problemów z nawigacją, ale z jakiegoś powodu właśnie tutaj toną statki. Choć tak naprawdę nie tylko tu. Na całym Atlantyku jest więcej miejsc, gdzie ginie znacznie więcej okrętów. Trójkąt Bermudzki nie znajduje się nawet w pierwszej dziesiątce. Jedną z głównych przyczyn tak częstych zniknięć jest fakt, że jedna z najpopularniejszych tras transportowych na Atlantyku wiedzie właśnie przez Trójkąt Bermudzki, a im więcej okrętów w jednym miejscu, tym więcej wraków. Czysta logika. Ale teraz zaczyna się robić ciekawie. Inne teorie mówią, że w tym regionie znajduje się szczelina czasoprzestrzenna. Wpadające w nią statki i samoloty wylatują w przeszłości lub przyszłości. Jednak z jakiegoś powodu nie istnieją żadne dowody tej hipotezy. Tak samo jak nie ma powodu wierzyć, że taka szczelina w ogóle tam jest. W Trójkącie Bermudzkim znajduje się baza obcej cywilizacji. Przybysze z innych galaktyk kradną okręty wraz z załogą, żeby nikt nie znalazł ich wraków. To kolejny popularny mit, który jeszcze nie doczekał się naukowego wyjaśnienia. Gdzieś w Trójkącie mieszka Kraken. To ogromna kałamarnica, która zatapia statki i zarazem legenda, którą opowiadają sobie żeglarze. Tylko że kałamarnice olbrzymie mieszkają w głębinach oceanu. Mogą osiągnąć rozmiary połowy wagonu pociągu, ale jak dotąd nie zarejestrowano żadnego przypadku zatopienia większego statku. Poza tym w Trójkącie Bermudzkim nie widziano również ani jednej kałamarnicy olbrzymiej. Ludzie przeszłości nie wiedzieli o ich istnieniu. Gdy zobaczyli je po raz pierwszy, opisywali je jako ogromne i przerażające potwory. Tymczasem kałamarnice olbrzymie są jednymi z najbardziej płochliwych stworzeń na Ziemi. Uczeni musieli posługiwać się sonarami, żeby znaleźć choć jedną z nich. Nie lubią opuszczać swych zaciemnionych kryjówek i niewykluczone, że boją się dźwięku każdego statku. Tak oto oczyściliśmy biedną kałamarnicę z wszelkich podejrzeń. Przyjeżdżasz do słonecznej Kalifornii i udajesz się na wycieczkę po górach Santa Lucia. Ogarnia cię jednak dziwne i nieprzyjemne uczucie, jak gdyby ktoś cię obserwował. Rozglądasz się, ale nikogo nie widzisz. Nagle spoglądasz na odległe górskie szczyty przed sobą i czujesz, że włosy stają ci dęba. Na górze dostrzegasz zarys sylwetki wielkiej humanoidalnej istoty. Jej ramiona rozciągają się na boki i jest otoczona niesamowitą tęczą. Tajemnicza postać jest ubrana na czarno. Nie widzisz jej twarzy ani szczegółów wyglądu, ale dostrzegasz, że się porusza. I wtedy znika. Gratulacje, właśnie udało ci się zobaczyć mrocznego obserwatora. To zjawisko przeraża turystów przemierzających góry Kalifornii od ponad 300 lat. Nawet dziś naukowcy nie potrafią wyjaśnić tej tajemnicy. Wiemy tylko, że jest to zupełnie naturalne zjawisko. Prawdopodobnie. Jedna z teorii głosi, że to wcale nie są sylwetki. Nasz mózg tworzy obrazy, bazując na cieniach rzuconych przez chmury na górskie szczyty. Na przestrzeni wieków ludzie opowiadali sobie tę legendę, a z czasem ich umysły zaczęły wytwarzać znajome i rozpoznawalne obrazy. To samo dzieje się, gdy dostrzegasz zarysy ludzkiej twarzy w spalonym toście lub kształt psa w przepływających chmurach. Najbardziej akceptowalnym naukowym wyjaśnieniem jest zjawisko o nazwie widmo Brockenu. Zachodzi ono, gdy światło słoneczne wygina się pod wpływem mgły lub chmur. Tłumaczy również, dlaczego wokół sylwetek pojawia się tęcza. Jeśli chodzi o cienie, to twoja własna sylwetka rozciągnięta i rzucona na góry przed tobą. Poza tym postacie pojawiają się zazwyczaj, gdy promienie słoneczne padają zza pleców obserwatora. Naturalne czy nie tajemnicze znikające istoty na pewno napędziły ci stracha. Teraz udamy się na Antarktykę. Śnieg, lód i mocne słońce. Tak, w końcu to pustynia. Światło jest oślepiające. Mrużysz oczy, gdy nagle w oddali zauważasz, jak z białej powierzchni wystaje coś czerwonego. Gdy podchodzisz bliżej, zdajesz sobie sprawę, że jest to wodospad. Złowieszcza woda w czerwonym kolorze wypływa prosto z lodowca. Krople rozpryskują się we wszystkich kierunkach, plamiąc śnieg. Nie martw się, ten tak zwany krwawy wodospad to nic strasznego. Miliony lat temu, gdy jeszcze nie było nas na świecie, nad Sadzawką uformował się lodowiec, blokując dostęp do światła, ciepła i tlenu. Jakiś czas później Sadzawka przebiła się przez lodowiec. Gdy zasolona woda o dużej zawartości żelaza ma styczność z tlenem, przybiera szkarłatny kolor. Jest to jedyny tego typu wodospad na świecie.
Gdy wejdziesz na pustynię Namib, natychmiast zauważysz coś bardzo dziwnego. Pomiędzy suchymi, trawiastymi terenami znajdują się niemal idealnie okrągłe obszary, na których nic nie rośnie. Ten ogromny wzór w grochy to wróżkowe kręgi i tak, dobrze zgadłeś, nikt nie wie, czym są spowodowane. Prawdopodobnym sprawcą są termity, które wyjadają trawę wokół podziemnych kolonii. Wyjaśniałoby to także różne rozmiary okręgów. Owady jedzą coraz więcej, gdy kolonia rozrasta się na zewnątrz, ale zatrzymują się przed wkroczeniem na teren innej kolonii. Cóż, to ci dopiero dobrzy sąsiedzi. Obszary pokryte trawą stanowią swego rodzaju granicę oddzielającą różne populacje termitów, a przynajmniej tak głosi teoria. Udajemy się teraz do Australii nad jezioro Hillier. Wzrok cię nie myli, tak? Jezioro ma różowy kolor, całkiem jak guma do rzucia i można w nim bezpiecznie pływać. Ta ogromna różowa kałuża to słone jezioro, a na dodatek nie jedyne na świecie. Słone jeziora mają różowy kolor ze względu na algi i inne mikroorganizmy, które je zamieszkują. Wytwarzają one czerwony pigment, który chroni je przed słońcem. Co jednak nietypowe w przypadku jeziora Hillier to to, że woda ma różowy kolor nawet po przelaniu jej do szklanki i pozostaje taka przez cały rok. Tego samego nie można powiedzieć o innych różowych jeziorach. Azja południowo-wschodnia. Tu zobaczysz drzewo, które wygląda, jakby ktoś wylał na nie farbę, ale tęczowy eukaliptus pomalowała natura. Nietypowa kora z czasem zmienia kolor niczym w kalejdoskopie. Najpierw jest jasnozielona, potem czerwona, pomarańczowa, fioletowa, a na końcu brązowa. Następnie cykl kolorów zaczyna się od nowa. Krwawy deszcz jest jeszcze bardziej przerażający niż jakikolwiek horror, ale w rzeczywistości nie ma w nim nic dziwnego czy nienaturalnego. Ludzie obserwowali szkarłatne deszcze w zasadzie od czasów starożytnego Rzymu. Czasami silne wiatry unoszą czerwony pył do atmosfery i przenoszą go na bardzo duże odległości, nawet do innej galaktyki. Na końcu pył miesza się z chmurami, zabarwiając deszcz. Przy okazji pył pochodzący z kopalni węgla może zabarwić deszcze na czarno. Pyłek roślin jest odpowiedzialny za żółty deszcz, a pyły innego rodzaju zmieniają kolor deszczówki na biały. W 2009 roku mieszkańcy Ishikawy w Japonii doświadczyli nietypowych opadów. Z nieba spadały kijanki. Pierwszym powodem było to, że tego dnia wiatr był bardzo silny, uniósł kijanki i bez problemu porwał je ze sobą. Drugi powód może być taki, że duże ptaki, na przykład mewy, upuściły kijanki podczas podróży do gniazd. Niektórzy naukowcy uważają, że stworzenia poderwała z ziemi trąba wodna. Przy okazji tego dnia ludzie znaleźli nie tylko kijanki, lecz także żaby i ryby. Tak, z nieba mogą też padać robaki. Niektórzy twierdzą, że widzieli też deszcze węży. Ojej, co więcej, czasami zamiast kropel deszczu na ziemię spada żelowa breja. Australijskie pająki są dobrze znane, a żeby jeszcze bardziej przestraszyć ludzi, zaczęły spadać z nieba. Deszcze pająków są dość powszechne w Australii ze względu na tak zwane balonowanie. Pająki wspinają się na drzewa, przędą pajęczynę, a wiatr porywa je ze sobą. Zazwyczaj ludzie tego nie zauważają, ale gdy jest mokro, setki pająków wspinają się w bardziej przyjazne dla nich miejsca. Mówi się, że gdy pada deszcz lub śnieg, można dostrzec, jak pająki opadają na pajęczynach przypominających balony. Jeśli kiedyś dotrzesz nad rzekę Mekong, pewnie zobaczysz, jak wprost do nieba z wody unoszą się świecące bańki. Lokalni mieszkańcy nazywają je kulami ognia Naga. Mają różne rozmiary. Te czerwonawe bańki mogą mieć wielkość wiśni albo arbuza. Czasami w nocy można dostrzec ich dziesiątki, a nawet tysiące. Naukowcy nie mają dokładnego wyjaśnienia tego zjawiska, ale występuje prawdopodobnie dlatego, że palny gaz wydziela się w bagiennym środowisku. Mimo to, według lokalnych przesądów dzieje się tak, ponieważ w rzece Mekong żyje ogromny wąż. Chmury szelfowe wyglądają jak coś z filmu science fiction. Powstają, gdy ciepłe i wilgotne powietrze utknie w prądzie wstępującym burzy. Te złowieszcze chmury zazwyczaj oznaczają, że nadciąga burza. Po niej można zobaczyć zapierające dech w piersiach tęczowe chmury, które pojawiają się ponad pierzastymi obłokami, przypominającymi watę cukrową. Te puszyste kłęby występują na mniejszych wysokościach.
Gdy para wodna w nich zawarta kondensuje się, spadające krople deszczu działają niczym pryzmat. W ten sposób powstaje wielokolorowa otoczka nad chmurami. Chwała poranna to niezwykle rzadkie chmury, przypominają ogromne rury rozciągające się na niebie. Większość naukowców zgadza się, że powstają, gdy przez chmurę przeciska się prąd wstępujący. W ten sposób powstaje ich charakterystyczny kształt. Chłodne powietrze w tylnej części sprawia, że chmury opadają w dół. Najlepsze miejsce, aby je zobaczyć, ale nie jedyne, to Zatoka Carpentaria w Australii. Jeśli zdecydujesz się tam udać, wybierz okres od końca września do wczesnego listopada. Ogromne białe obłoki nad twoją głową to chmury typu Mammatus. Wyglądają tak, jakby niebo miało zawalić się na ziemię. Większość chmur powstaje, gdy powietrze unosi się do atmosfery, ale nie w tym przypadku. Mammatusy pojawiają się, gdy wilgotne i chłodne powietrze opada i miesza się z suchym powietrzem. W rezultacie powstają obłoki przypominające dmuchany ryż. Przy okazji, jeśli zobaczysz to zjawisko, spodziewaj się złej pogody. Jeśli udasz się na dno Morza Karaibskiego przy wybrzeżu Kuby, zobaczysz okrągłe kolumny, chodniki i symetryczne kamienne rzeźby. Właśnie tak wygląda kubańskie podwodne miasto. Dlaczego zostało porzucone? Wiele osób uważa, że są to ruiny jakiejś od dawna zapomnianej cywilizacji, ale naukowcy mają wątpliwości. Uważają, że zagubione miasto to naturalne zjawisko, które pojawiło się około 5 milionów lat temu. Takie struktury w kształcie dysków i obwarzanków często występują na dnie, w miejscach, z których wydobywają się naturalne gazy. Ci, którzy kiedykolwiek słyszeli irytujący odgłos czajnika z gotującą się wodą, mogą sobie wyobrazić, jak brzmi gwizd. Mimo tego, że ten odgłos nie jest tak przerażający jak inne niewyjaśnione dźwięki, nie oznacza to, że jest mniej tajemniczy. Bardzo trudno go usłyszeć. W 1997 roku zarejestrował go tylko jeden podwodny mikrofon. W tym czasie naukowcy nie potrafili wskazać źródła tego dźwięku. Prawdopodobną przyczyną była erupcja jednego z podwodnych wulkanów. Ale jak to mówią, 100% pewności nie ma. Pięknie. Spacerujesz z przyjacielem i patrzysz w niebo. Słońce wygląda dziś jakoś inaczej. Jakby otaczał je pierścień przypominający tęczę. Mówisz przyjacielowi, żeby spojrzał w górę. Odciąga wzrok od telefonu i mówi, że nie powinieneś patrzeć bezpośrednio na słońce. Nagle każe ci się zatrzymać i tłumaczy, że to co widzicie to halo wokół słońca i jeśli nie masz akurat przy sobie największego parasola na świecie, to powinniście natychmiast znaleźć schronienie. Halo zwiastuje zbliżającą się ulewę lub burzę śnieżną. Zjawisko wywołane jest przez chmury stworzone z ogromnej ilości małych kryształków lodu. Słońce przechodzi przez kryształy, co powoduje załamanie światła, podobnie jak wtedy, kiedy powstaje tęcza. Nie patrz bezpośrednio na to zjawisko. Może cię to kusić, ponieważ nie jest to coś, co widujemy codziennie, a dodatkowo jest naprawdę piękne. Jednak promienie ultrafioletowe padające na tkankę siatkówki mogą poważnie ją uszkodzić, więc nie warto. Zabezpiecz oczy okularami i będzie w porządku. Całość trwa przez około 40 minut, a chmury, które go tworzą, to te same, które sprawiają, że w niektóre noce księżyc otoczony jest przez dziwny pierścień. W lipcu 2020 mogliśmy zaobserwować kowadło chmurowe. Rzadką formację burzową, która powstaje, gdy silny prąd powietrza unosi parę wodną. Powietrze się rozszerza, a po zetknięciu ze stratosferą zaczyna rozprzestrzeniać się poziomo. Wtedy gęsta chmura kształtem zaczyna przypominać kowadło, a czasem nawet wygląda jak grzyb. Kowadło chmurowe powoduje jeden z najniebezpieczniejszych piorunów, prawdziwy grom z jasnego nieba. Piorun ten magicznie pojawia się na błękitnym niebie, podczas gdy burza szaleje wiele kilometrów dalej. Ten typ pioruna tworzy się u szczytu kowadła, a jego uderzenie może być 10 razy silniejsze niż typowe uderzenie pioruna. Ludzie bardzo przestraszyli się na widok tej ogromnej chmury i myśleli, że wydarzyło się coś strasznego. Lokalsi robili kowadłu zdjęcia i wrzucali je na swoje media społecznościowe, zanim wyjaśniło się, co tak naprawdę się dzieje. Władzom udało się wszystkich uspokoić, informując, że to tylko piękne zjawisko naturalne. Zazwyczaj, nim kowadło chmurowe się rozproszy, trzyma się jednego obszaru, niezależnie od siły wiatru. Jeśli spojrzysz na zachodnie wybrzeże Francji, zobaczysz Île d'Ure. Błękitna woda, czyste, piaszczyste plaże i zachwycające latarnie sprawiają, że to miejsce jest bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym.
Jednak chyba najciekawszą atrakcją na wyspie jest to, co można podziwiać stojąc na brzegu. Fale krzyżowe. Niespotykany wzór przypomina szachownicę rozpostartą na oceanie. To zjawisko naturalne urzekło wielu turystów, którzy lubią obserwować je z wysokości, na przykład z pobliskiej latarni, skąd robią mu zdjęcia. Niektórzy mówią, że gdy patrzy się na fale z góry, wygląda to trochę tak, jakby pod nimi znajdowała się metalowa krata. Fale te są naprawdę fascynujące, ale ludzie, którzy cieszą nimi oko, utrzymując dystans, wiedzą co robią. Lepiej trzymać się wtedy z dala od wody. Aby zrozumieć, w jaki sposób powstają, trzeba wiedzieć, jak tworzą się zwykłe fale. Ogólnie rzecz biorąc, fale mogą przemierzyć wiele kilometrów w zależności od wiatrów i pogody. Nawet w pozornie spokojne dni, burze rozgrywające się w innych rejonach mogą powodować silne fale, które wpływają na otaczające je spokojne wody. Kiedy fale przemierzają duże odległości, nazywamy je falami martwymi lub wezbranymi i różnią się one od fal, które wytwarzane są przez okoliczne wiatry. Kiedy spotkają się dwie fale martwe nachodzące z dwóch różnych kierunków, powstaje morze krzyżowe i to właśnie to zjawisko odpowiada za krzyżowanie się fal, które można obserwować na Île d'Ré. Choć fale te są jednym z powodów, dla których ludzie tłumnie przybywają na wyspę, przez większość czasu morze jest wyjątkowo spokojne. Morze krzyżowe pojawia się jedynie w określonych porach roku i towarzyszą temu specyficzne warunki pogodowe. Mieszkańcy tego rejonu dobrze wiedzą, że należy się wtedy trzymać z dala od wody, więc rzadko zdarza się, żeby fale kogoś porywały. Jednak przez kwitnącą tam turystykę na plażach roi się od znaków ostrzegawczych informujących przyjezdnych przed niebezpieczeństwem. Niestety nie do wszystkich ta wiadomość dociera. Było kilka przypadków, gdy ludzie wpadali w pułapkę fal krzyżowych, ale na szczęście udało im się bezpiecznie dopłynąć do brzegu. Fale krzyżowe stały się wyjątkowo atrakcyjnym celem podróżników, głównie przez to, że nie ma na świecie innego miejsca, w którym by powstawały. Tak naprawdę nikomu nie udało się jeszcze wypatrzyć fal krzyżowych poza wyspą Ré. Jednak fale martwe są dość powszechnym zjawiskiem, więc teoretycznie fale krzyżowe mogą powstać wszędzie. Jeśli kąt natarcia dwóch fal jest wystarczająco ostry, mogą one wyglądać jakby pochodziły z jednego kierunku, nawet jeśli tak nie jest. Co więcej, fale stopniowo tracą na sile w trakcie podróży, więc ich grzbiety nie są tak postrzępione jak ich przybrzeżnych odpowiedników. To właśnie te specyficzne wiatry i pogoda Île d'Ré tworzą idealne warunki do powstawania Morza Krzyżowego. Rok 2009 we Włoszech. Pewien mężczyzna siedział akurat w swojej kuchni, kiedy zobaczył kilka migoczących świateł. Wiedział, co należy zrobić. Przeniósł swoją rodzinę w bezpieczne miejsce. Kilka sekund później potężne trzęsienie ziemi nawiedziło cały region. Jego rodzina przeżyła dzięki jego szybkiej reakcji. Wiedział, że te migoczące światła zwiastują nadchodzące trzęsienie ziemi. Ludzie widywali je od wieków, a niektórzy myśleli, że to jakiś znak pochodzący z kosmosu. Naukowcy nigdy nie brali ich na poważnie, ale po wynalezieniu fotografii pojawiało się coraz więcej dowodów. Wkrótce zauważono to powiązanie. Światła pojawiają się, a wkrótce zaczyna się trzęsienie ziemi. Po poszukiwaniach rzeczywiście znaleźli zapiski sprzed setek lat dotyczące tych świateł. Przedstawiały niebieskawe płomienie, pojawiające się tuż przed trzęsieniem ziemi. Mam gęsią skórkę. Kraby z Wyspy Bożego Narodzenia raz w roku uczestniczą w niesamowitym zjawisku. Ich okres migracji jest określony przez fazę księżyca i pierwsze opady deszczu między październikiem a lutym, choć dokładnej daty nie da się przewidzieć. W pewnym momencie kraby opuszczają swoje leśne domy i migrują masywnymi hordami w kierunku morza. Miliony tych stworzeń, całe morze czerwonych krabów, można zaobserwować, gdy przemierzają wyspę, blokując drogi i zmierzając w stronę oceanu. Tam składają jaja i na kolejny rok wracają do lasu. W indyjskim stanie Meghalaya istnieją mosty całkowicie stworzone z żywych korzeni drzew. Tworzą je splątane grube korzenie, które są wystarczająco silne, aby utrzymać ponad 50 osób naraz. Plemiona Khasi i Jaintia są mistrzami w sztuce uprawy tych obłędnych mostów. Potrzebują ich, aby z łatwością przekraczać strumienie. Niektóre z tych mostów korzeniowych mają ponad 180 lat. Aby je wykonać, członkowie plemion dbają o korzenie, aż urosną na tyle długie, że dotrą na przeciwległy brzeg. Wyhodowanie mostu może zająć nawet 10 do 15 lat.
W procesie tym korzenie mocno splatają się ze sobą, dzięki czemu mosty są tak wytrzymałe. A kiedy most jest już w pełni rozwinięty, może przetrwać ponad 500 lat. Podczas gdy jedne korzenie ulegają rozkładowi, nowe stale rosną. Dlatego te niezwykłe naturalne konstrukcje mogą tak długo przetrwać. Słupy światła to kolorowe wiązki światła, które wystrzeliwują z ziemi w kierunku nieba albo świecą w dół z chmur. Zazwyczaj występują one tylko w niskich temperaturach, ponieważ tworzą się, gdy światło słoneczne odbija się od unoszących się w powietrzu kryształów lodu. Im wyżej kryształy znajdują się w powietrzu, tym wyższe stają się słupy. Najczęściej spotyka się je o wschodzie i zachodzie słońca. Na całym świecie istnieją ukryte jaskinie, które są wypełnione świecącym światłem. To światło pochodzi od setek robaków świętojańskich, które stworzyły sobie przytulny dom w jaskiniach. Niektóre z tych jaskiń mają ponad 30 milionów lat. Większość z nich można znaleźć w Nowej Zelandii i Australii. Robaki same w sobie nie świecą. Larwy tworzą jedwabne sznury ze śluzu, a sznury te tworzą sieci i to właśnie one mogą oświetlić całą jaskinię. Ich celem jest przyciągnięcie much i innych smacznych owadów, które robaki świętojańskie mogą schrupać. Tęczowe drzewa są w 100% prawdziwe. Te kolorowe cuda pochodzące z Filipin i Indonezji nazywane są tęczowym eukaliptusem lub gumą tęczową. Tęczowe odcienie są tworzone przez kontrast kolorów starej i nowej kory. Gdy cienkie warstwy powierzchniowe kory złuszczają się, odsłaniają nowe, o jaśniejszych, bardziej przyciągających wzrok kolorach. Nowa kora jest zielona, potem zmienia się w fioletową, następnie w czerwoną, a na końcu w brązową. Dzieje się tak, ponieważ drzewa zawierają substancję zwaną chlorofilem i to ona sprawia, że kora jest zielona. W miarę starzenia się każdy pasek kory traci chlorofil i powoli zmienia swój kolor. Wyobraźcie sobie, że przez 7 dni w tygodniu pracujecie na wielkiej budowie. Razem z tysiącami innych osób przenosicie miliony kamiennych bloków i układacie je jeden na drugim według skomplikowanego systemu. Pracujecie bez nowoczesnego sprzętu budowlanego. Nie macie klimatyzacji ani stałego dostępu do wody. Na zewnątrz jest tak gorąco, że na drodze można smażyć jajka. Budowaliście tę piramidę od dziesięcioleci, a teraz, kiedy wreszcie jest gotowa, możecie podziwiać efekt ogromnej pracy tysięcy ludzi. Patrzycie na gigantyczny zabytek światowego dziedzictwa, który zastygnie w czasie i będzie zadziwiał ludzi przez dziesiątki tysięcy lat. Ludzie w XXI wieku, widząc piramidy, nie mogą uwierzyć, że zbudował je człowiek. Ówcześni budowlańcy mogliby się obrazić. Istnieją jednak powody, by wierzyć, że wzniesiono je przy użyciu jakiejś fantastycznej technologii. Z zewnątrz wydaje się, że wielkie piramidy to po prostu wielkie kamienne trójkąty. Położono kilka ciężkich bloków, jeden na drugim i tyle. W rzeczywistości konstrukcja wydaje się zbyt doskonała, by mogła być prawdziwa. Piramida składa się z ponad 2 milionów bloków, które leżą tak blisko siebie i są tak równe, że nie dałoby się między nimi wcisnąć nawet cienkiej kartki papieru. Naukowcy wciąż nie potrafią ustalić, jak dokładnie wyglądała technologia budowy egipskich piramid. Jedną z największych i najbardziej znanych jest Wielka Piramida w Gizie. Ta ogromna, znana na całym świecie budowla skrywa wielką tajemnicę. Na szczycie piramidy powinno znajdować się zwieńczenie w kształcie trójkąta. Taka mała piramidka na szczycie ogromnej. Nazywa się ją również piramidionem. W starożytnym Egipcie wykonywano je z granitu i wapienia, a następnie pokrywano złotem. Żadne zapiski ani stare rysunki nie potwierdzają, że na szczycie Wielkiej Piramidy w Gizie znajdował się piramidion. Jest jednak inna, starożytna egipska budowla z takim trójkątem. Czerwona piramida. Została ona zbudowana przed Wielką Piramidą, a jej zwieńczenie przetrwało do dziś. Archeolodzy odnaleźli je i zrekonstruowali. Ale gdzie można znajdować zwieńczenie Wielkiej Piramidy? To pytanie, na które wciąż nie ma odpowiedzi.
Niektórzy są pewni, że ukradli je złodzieje. Może po prostu wspięli się na górę i zepchnęli piramidion na dół. Ma to sens. Kamień był prawdopodobnie najcenniejszym elementem budowli. Wielu naukowców i archeologów nadal nie zna jego dokładnego przeznaczenia. Niektórzy uważają, że ten pokryty złotem szczyt miał czcić faraonów. W nocy skała odbijała światło księżyca i oświetlała całą przestrzeń wokół niej. W ciągu dnia błyszcząca powierzchnia kamienia odbijała światło słoneczne i można było go dostrzec z daleka. Szczyt piramidy był swego rodzaju gwiazdą przewodnią dla zagubionych podróżników. Wszystkie pozostałe kamienne bloki składają się z wapienia. Ludzie polerowali je, aby wyglądały na błyszczące. W przeszłości nawet świeciły i odbijały światło. Świecące piramidy można było zobaczyć z kosmosu, choć wyglądały jak maleńkie światełka. Przez tysiące lat wiatry, burze piaskowe i deszcze zmieniały wygląd piramid. Gdyby ludzie dbali o nie przez cały ten czas, wyglądałyby jak jakiś obiekt z filmów science fiction lub piramidy z Las Vegas. Niestety, nigdy nie zobaczymy ich pierwotnego wyglądu. Niektórzy archeolodzy i naukowcy uważają, że kamień węgielny mógł pochłaniać energię słoneczną i rozprowadzać ją równomiernie po całej piramidzie. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego Egipcjanie potrzebowali tej technologii. Istnieje teoria, że piramidy to starożytne systemy energetyczne. Faraonowie wykorzystywali tę energię do stosowania unikalnych technologii, które były bardziej zaawansowane niż wszystkie osiągnięcia XXI wieku. Trójkątny kształt piramid idealnie nadawał się do wzmacniania energii elektromagnetycznej. W teorii promieniowanie słoneczne lub siły elektromagnetyczne gromadziły się na szczycie piramidy, wypełniały wewnętrzne pomieszczenia, a następnie spływały po ścianach do podstawy. Każde zniekształcenie powierzchni mogłoby uniemożliwić rozprzestrzenianie się strumienia, dlatego należało stworzyć idealnie gładką powierzchnię. Dlatego boki zostały tak zamontowane, aby nikt nie mógł wcisnąć między nie igły ani żyletki. Wiele osób wierzy w tę teorię, ponieważ piramidy zbudowano z wapienia, który potrafi zatrzymać w sobie energię. W części wewnętrznej utworzono złoża granitowe, aby spowodować jonizację powietrza potrzebną do wytworzenia ładunku elektrycznego. Pod piramidą wykopano kanały dla wody, która przesyłała energię elektryczną. Na szczycie umieszczono złoty kamień, będący najlepszym przewodnikiem elektryczności. W ten sposób powstał wspaniały generator energii. Różne kultury na całym świecie wykorzystywały podobne technologie do wytwarzania energii elektrycznej. To wszystko to jednak tylko teorie. Gdyby technologie te działały, ludzkość korzystałaby z nich do dziś. W niektórych starożytnych zapiskach można znaleźć wzmianki o przemyśle metalurgicznym, chemii, inżynierii, fizyce, matematyce i astronomii, jednak większość naukowców w to nie wierzy. Znamy szczegółowe etapy rozwoju technologii w różnych kulturach. W XXI wieku naukowcy, historycy i antropolodzy są w stanie określić ewolucję wszystkich nowoczesnych urządzeń. Gdyby ludzie stworzyli jakieś technologiczne wynalazki w starożytności, historia świata wyglądałaby inaczej. Być może globalne kataklizmy zmiotły wszystkie osiągnięcia starożytności z powierzchni Ziemi. Nam też może się to przydarzyć. Wyobraźcie sobie minę ludzi, którzy za 5000 lat odkopaliby laptopa. Najprawdopodobniej nie zrozumieliby, co to za urządzenie. Innym egipskim cudem owianym tajemnicą jest posąg Sfinksa. Egipcjanie wyrzeźbili go z jednego potężnego kawałka wapienia około 4,5 tysiąca lat temu. Naukowcy wciąż jednak nie znają dokładnej daty jego powstania, ani nie wiedzą, kto go zbudował. Ludzie malowali Sfinksa na różne kolory, dzięki czemu w odległej przeszłości wyglądał o wiele jaśniej i żywiej. Lśnił tak samo jak wielkie piramidy. Zresztą czas zmienił nie tylko jego wygląd, ale i nazwę. Początkowo Egipcjanie nazywali go Horimeket. Grecy przemianowali go na Sfinksa około kilkaset lat po jego wybudowaniu. Sfinks podkreślał wielkość władców Egiptu, pełnił też symboliczną funkcję stróża, który pilnował grobu faraona i prowadzących do niego ścieżek. Ta wersja brzmi realistycznie, ponieważ archeolodzy odkryli u stóp Sfinksa wiele tajemnych wejść.
Możliwe, że te pomieszczenia i zawiłe tunele prowadzą do podziemnych sal ze skarbami. Nie zawsze są to złoto i biżuteria. Zgodnie z legendami i różnymi teoriami, Sfinks strzeże sali zapisów. Magazynu, gdzie przechowywana jest cała wiedza ludzkości. Mogłyby się tam znajdować informacje o starożytnym, mitycznym państwie Atlantyda. W internecie znajdziemy wiele szczegółowych map wewnętrznych lochów Sfinksa, które pokazują pomieszczenia pod posągiem sięgające nawet do 12 pięter w dół. Wygląda to jak małe miasto wypełnione złotem, wiedzą i różnymi starożytnymi artefaktami. Nie wierzcie jednak tym wszystkim mapom, to tylko teorie. Minęło już kilka tysięcy lat, ale ludzie mają bardzo mało informacji na ten temat. Archeolodzy wiedzą, że Sfinks wciąż skrywa wiele dziwnych i ekscytujących tajemnic, które nie zostały odkryte. Niektórzy lokalsi boją się prowadzić badania, ponieważ są przekonani, że z podziemnych czeluści może wydobyć się coś strasznego. Dlatego wykopaliska prowadzą głównie naukowcy z innych krajów. W 1998 roku naukowcy znaleźli pod Sfinksem dziwne tunele prowadzące do pustych pomieszczeń i odkryli, że w przeszłości jacyś ludzie próbowali się do nich dostać. Możliwe, że zabrali wszystkie skarby, które się tam znajdowały. Jedna z legend mówi, że pod Sfinksem leży jakiś potężny artefakt. Jego technologia byłaby w stanie zmienić cały świat, ale mieszkańcy ukrywają go, ponieważ mogą zniszczyć planetę. Niektórzy wierzą, że w grobowcach faraonów można znaleźć namalowane na grafitowych ścianach dowody na istnienie nieznanych technologii. Najprawdopodobniej jednak te znaki i malowidła przedstawiają mity i legendy starożytnego Egiptu. Ale co jeśli egipskie symbole i rysunki to szczegółowe instrukcje korzystania ze starożytnych technologii? Co jeśli żyjący wówczas mieszkańcy pomyśleli: ludzie w przyszłości nie będą w stanie sobie pozyskiwać energii, zostawmy dla nich jakieś szczegółowe instrukcje. Tak czy inaczej, wciąż istnieje wiele zagadek i teorii na ten temat. Poszukiwanie odpowiedzi jest niebezpiecznym przedsięwzięciem, ponieważ niełatwo jest dostać się do podziemnych korytarzy. Wykopaliska mogą zniszczyć strukturę całego Sfinksa, a każda osoba znajdująca się w tunelach może się zgubić i nigdy nie odnaleźć drogi powrotnej. Poza tym jest to bardzo kosztowne. Byłoby wspaniale, gdyby ludzie wynaleźli jakieś urządzenie, będące w stanie zeskanować podziemia i przedstawić ich szczegółowy model. Wulkany Kałach i Dzien w Indonezji to coś więcej niż plująca lawą góra. Zamiast wytwarzać czarny dym i czerwoną lawę, ten ekscentryk produkuje niebieski dym i naelektryzowaną niebieską lawę. Dzieje się tak dlatego, że w wulkanie występuje jedno z najwyższych stężeń siarki na świecie. Gdy gazy siarkowe wchodzą w interakcję z nagrzanym powietrzem i zostają podpalone przez płynną lawę, zmieniają kolor na niebieski. Niestety, ten oszałamiający widok można zobaczyć jedynie w nocy, ale zapach wyziewów unosi się tam przez cały dzień. Swoją drogą w tym kraterze znajduje się też największe kwaśne jezioro na świecie. Morze Martwe cechuje niezwykle wysokie stężenie soli i minerałów w porównaniu z morzami, choć technicznie rzecz biorąc jest to jezioro. Pływanie w nim jest niemal niemożliwe, ale ludzie zażywają kąpieli ze względu na działanie naturalnych substancji chemicznych. Unoszenie się na powierzchni to świetny sposób na relaks. Ten akwen wodny swą nazwę zawdzięcza temu, że nie żyją w nim żadne makroskopowe organizmy. Jest on 9,6 razy bardziej słony niż oceany, a w takich warunkach funkcjonować mogą jedynie niektóre bakterie i grzyby. To także najniższa depresja na Ziemi, sięga 430 metrów poniżej poziomu morza. W Meksyku znajduje się podziemna kryształowa jaskinia, która przypomina zupełnie nieziemski świat. Jest zlokalizowana 305 metrów pod powierzchnią, a tamtejsze formacje mają do 11 metrów wysokości i ważą do 55 ton. Są to jedne z największych kryształów na świecie. Plaża Lusk and Tyre to nieskończony teren pokryty białymi wydmami i błękitną wodą, jednak nie dajcie się zwieść tropikalnej atmosferze. Plaża znajduje się w Szkocji. Z tego też powodu wygląda w ten sposób tylko w maju i w czerwcu. W grudniu słońce świeci tam zaledwie przez godzinę dziennie, a wszystko prezentuje się bardziej dramatycznie w monochromatycznych odcieniach. Georgia Grindstones to zbiór ogromnych kamieni umieszczonych na planie gwiazdy.
Na nich znajdują się napisy w 8 językach, w tym hindi, chińskim i suahili. Jest tam także kalendarz astronomiczny, ukończony w 1980 roku, który stworzono z zamiarem, by przetrwał całe wieki. Nikt nie wie, dlaczego i po co zbudowano ten monument. W słonecznej Kalifornii, w Parku Narodowym Sequoia, kryje się gigantyczny las. Znajduje się tam ponad 8 tysięcy kolosalnych drzew, z czego 10 to największe żywe rośliny na świecie. Szacuje się, że Sequoia General Sherman ma 2700 lat i jest objętościowo największym znanym drzewem na planecie. Słynne kamienne głowy na Wyspie Wielkanocnej też mają setki lat. Nikt jednak dokładnie nie wie, kiedy powstały. Zgodnie z hipotezami niektórych naukowców, lokalna ludność wierzyła, że posągi użyźniają glebę. Analiza gleby udowodniła, że głowy dobrze spełniły swoje zadanie. Ziemia wokół nich stanowi najlepszy obszar rolniczy na całej wyspie. Skład chemiczny pradawnych gorących źródeł w Turcji sprawia, że płynąca woda wygląda magicznie, oczyszcza nie tylko ciało, ale także umysł. W Arabii Saudyjskiej znajduje się skała przecięta idealnie na pół, której dwie części są umieszczone równolegle względem siebie, ale Nasla jest tak wyjątkowa, ponieważ nie została stworzona przez człowieka, powstała w wyniku zachodzących stopniowo procesów naturalnych. Ten lodowiec może i wygląda, jakby ktoś wylał tony czerwonej farby na środku Antarktydy, ale w rzeczywistości to jego naturalny kolor. Wypływający płyn, który przypomina krew, jest to sprawka niezwykle zasolonej wody wymieszanej z tlenkiem żelaza. Nie da się ukryć, że całość sprawia niepokojące wrażenie. Na początku maja w 2018 roku w Nowej Anglii, regionie USA, zaobserwowano jedno z najniebezpieczniejszych i najstraszniejszych zjawisk naturalnych – tornado typu Super Long Track. Trąba powietrzna zaczęła się formować niedaleko Charleston w stanie New Hampshire i podróżowała w stronę miasta Webster w hrabstwie Merrimack. Tornado potrzebowało zaledwie 33 minut na przebycie 57 km i stało się trzecią największą trąbą powietrzną tego rodzaju w Nowej Anglii. Na Filipinach możecie pływać w krystalicznie czystej wodzie i odkrywać podwodny świat w prowincji Palawan. Gmina Coron szczyci się białymi plażami, a niesamowitą scenerię przemierzają liczne małe łodzie. Tristan da Cunha to mały wulkaniczny archipelag pośrodku południowego Atlantyku. Najbliższymi miastami są argentyńskie Buenos Aires, a także Kapsztad w RPA, który jest oddalony o 2800 km. Dotarcie statkiem do tego miejsca zajmuje 7 dni. Jeśli zabierzecie uciec od świata, współżycie z pozostałymi 280 mieszkańcami na pewno was nie zawiedzie. W pierwszym tygodniu stycznia w 2018 roku temperatury w północno-wschodnich rejonach Stanów Zjednoczonych były tak mroźne, że zamroziły Atlantyk w North Falmouth w stanie Massachusetts. Co więcej, ocean był tak mocno skuty lodem, że ludzie dosłownie chodzili po falach. Czegoś takiego nie widzi się codziennie. Widzieliście kiedyś czerwoną plażę? No właśnie, ja też nie. Właśnie z jej powodu turyści ciągną do miasta Panjin w Chinach. W morskiej wodzie rosną czerwone wodorosty o nazwie Sueda Salsa, co sprawia, że cała plaża mieni się na czerwono. Jeśli coś kiedykolwiek faktycznie zaprzeczyło grawitacji, musiał to być kamień Davasco w Argentynie. Ten ogromny głaz o wadze 300 ton stoi sobie na krawędzi klifu i przechyla się z boku na bok, smagany podmuchami wiatru. Ludzie próbowali nawet kłaść szklane butelki pod krawędziami, ale te eksplodowały przy kolejnych ruchach głazu. Niestety dziś nie można podziwiać tego cudu natury. W 1912 roku głaz nagle spadł ze swojego miejsca, które zajmował od setek lat. Mieszkańcy pobliskiego miasta Tandil byli tak przybici tym wydarzeniem, że 95 lat później, w 2007 roku, zdecydowali się przywrócić głaz tam, gdzie jego miejsce. Stworzyli plastikową replikę skały i umieścili ją w tym samym punkcie, a nawet w tej samej pozycji. Dziś, przyjeżdżając do Tandil, można zobaczyć słynny balansujący kamień, który obecnie stanowi bardziej symbol, ponieważ już się nie kiwa, no i waży zaledwie 9 ton, co jednak w żaden sposób nie odejmuje mu sławy. Socotra to obco wyglądająca wyspa na Oceanie Indyjskim, należąca do Jemenu. Występują na niej bardzo nietypowe drzewa. Są to tak zwane smocze drzewa, które nie rosną nigdzie indziej. W 2008 roku wpisano je na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeśli kiedyś zobaczycie kolumnę płonącego powietrza, nie panikujcie, to nie koniec świata.
Przerażające połączenie wiatru i płomieni to znak, że weszliście na ścieżkę ognistego tornada. To niebezpieczne zjawisko występuje zazwyczaj podczas pożarów obszarów naturalnych. Tworzą one duże obszary bardzo nagrzanego powietrza, unoszącego się tuż nad ziemią. Gdy wymiesza się ono z chłodniejszymi masami w wyższych rejonach, powstaje trąba powietrzna, która zasysa płonące drobiny i płomienie. Najpotężniejsze tornada mogą rozciągać się na dziesiątki metrów w górę. House of Mystery, czyli Dom Tajemnic, w mieście Gold Hill w stanie Oregon zadziwia odwiedzających efektami przeczącymi grawitacji. Tam nie możesz stać prosto, zawsze jesteś pochylony w bok i musisz się czegoś trzymać, aby zachować równowagę. Piłki toczą się do góry. Jest tam także miotła, która zawsze stoi idealnie bez ruchu po odstawieniu w dowolne miejsce, w przeciwieństwie do pozostałych przedmiotów. Lokalne rdzenne plemiona jeszcze przed powstaniem domu nazywały ten teren zakazaną ziemią i unikały go jak ognia. Właściciele chaty zdecydowali się zmienić ją w turystyczną atrakcję i udało im się. Wytworzyli atmosferę tajemnicy, zamieścili informacje w prasie, a potem też w internecie i bardzo proszę, anomalia doskonała, gotowa. A w rzeczywistości to zwykła ciekawostka, optyczna iluzja stworzona przez człowieka, która oszukuje nasz wzrok i inne zmysły. Wybierając się do Indonezji, na Filipiny lub do Papui Nowej Gwinei, nie możecie przegapić bardzo nietypowych drzew, które tam występują. Pień tęczowego eukaliptusa wygląda, jakby ktoś pomalował go na pomarańczowo, zielono, czerwono, fioletowo, żółto, brązowo, niebiesko i tak dalej. Niektóre okazy są tak wyraziste, że wydają się sztuczne. Tęczowy eukaliptus regularnie zrzuca paski kory, ujawniając jasno-zieloną warstwę pod spodem. Nieco później ta zielona część zmienia kolor, a ponieważ zrzucanie kory nie odbywa się równocześnie i równomiernie, całość robi się wielokolorowa. Jemen to dom najstarszych drapaczy chmur i najstarszej metropolii na świecie. Starożytne miasto Shibam jest uznawane za Manhattan pustyni ze względu na nagromadzenie zbudowanych z glinianej cegły obiektów mieszkalnych, które wyrastają z pustynnego podłoża. W czasach starożytnych miejsce to było przystankiem dla karawan. Istnieją takie miejsca na świecie, nad którymi samoloty nie mogą latać. Są to obszary przestrzeni powietrznej objęte restrykcjami. Wstęp na nie jest niedozwolony z przyczyn bezpieczeństwa lub poufności. Możemy je podzielić na 5 głównych kategorii. Miejsca o znaczeniu kulturowym, politycznym, historycznym oraz środowiskowym. Ostatnią kategorię stanowią obszary mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. Rzućmy okiem na te najbardziej znane. Na początek Waszyngton i Biały Dom. Obszar ten jest objęty ścisłymi restrykcjami. Nikt nie ma prawa znaleźć się w tej strefie na wysokości niższej niż 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Obowiązujące ograniczenia sprawiają niemałe problemy pilotom lądującym na pobliskim lotnisku. Muszą oni ostrożnie sterować maszynami, żeby przypadkowo nie znaleźć się w strefie zakazanej, ponieważ konsekwencje są bardzo poważne. Pasażerowie muszą zmagać się z różnymi problemami od samego początku podróży ze względu na manewry, jakie piloci muszą wykonywać w celu unikania stref chronionych. W 2005 roku jeden z pilotów przypadkowo wleciał w ten obszar. Z tego względu ewakuowano cały kapitol. Ochrona traktuje takie rzeczy bardzo poważnie. Jeśli coś lub ktoś wleci w strefę chronioną, od razu stanowi zagrożenie. Następny jest Camp David. Powstał jeszcze w 1938 na terenach wiejskich Maryland. Pierwotna nazwa obiektu brzmiała High Catoctin, ale w 1953 Dwight Eisenhower, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych, zmienił tę nazwę na Camp David ku czci swojego ojca i wnuka. Camp David jest amerykańską rezydencją na terenach wiejskich. Dawniej służył również jako miejsce przyjmowania reprezentantów zagranicznych państw. Ponieważ przebywa tu wiele znanych osobistości, na tym terenie obowiązuje zakaz lotów w promieniu 5 km oraz na wysokości 8 km nad poziomem morza. Kolejne miejsce ma również ogromne znaczenie dla jednego z byłych amerykańskich prezydentów. Posiadłość rodziny Bush jest letnią rezydencją George'a Busha w Maine. Jego bliscy do dziś często je odwiedzają, tak więc nie przelecicie nad tym miejscem na wysokości niższej niż 300 metrów nad poziomem morza.
kolejną strefą z zakazem lotów jest Centrum Kosmiczne Kennedy'ego. Podróże powietrzne są tu zabronione na wysokości mniejszej niż 1500 metrów nad poziomem morza. Miejsce to jest objęte obroną ze względu na działania NASA na całej wyspie. Przenosimy się teraz na północ Minnesoty, tuż przy granicy z Kanadą. To obszar dzikiej przyrody zwany The Boundary Waters Canoe Area Wilderness. Jest on narodowym miejscem rekreacyjnym i najczęściej odwiedzanym parkiem przyrody w całych Stanach. Wielu ludzi przyjeżdża tu na piesze wycieczki, ryby czy spływy kajakowe. Początek ochrony tego obszaru przyrodniczego datuje się na 1902 rok. W 1949 rozciągająca się nad nim przestrzeń powietrzna również została objęta ochroną. Przemieszczanie się do terenie parku motorówkami oraz skuterami śnieżnymi też jest zabronione, co ma na celu ochronę jego naturalnego piękna oraz dzikiej przyrody. Możecie nie uwierzyć, ale kolejnym miejscem na liście jest Disneyland oraz Disney World. Owszem, przestrzeń powietrzna Disneylandu jest objęta tym samym poziomem ochrony, co Biały Dom oraz Centrum Kosmiczne Kennedy'ego. Wszelkie loty nad parkiem rozrywki do 900 metrów nad poziomem morza są zabronione pod warunkiem uzyskania specjalnego pozwolenia. Wdrożone w 2003 roku prawo ma na celu zapewnić bezpieczeństwo nie tylko obiektowi, ale również jego gościom. Obecnie nie zobaczycie ani jednego samolotu, czy choćby drona latającego nad parkiem, chyba że zostanie wydane specjalne pozwolenie. Skupmy się teraz na reszcie świata. Tego rodzaju ograniczenia obowiązują nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Takich miejsc jest o wiele więcej. Zacznijmy od tej pokaźnej dziury w ziemi. Ma średnicę 1200 metrów, jest większa od Burdż Kalify, najwyższego budynku świata, a w zasadzie stanowi półtorej jego wysokości. Jest też głęboka na 525 metrów. To oznacza, że pomieściłaby 140-piętrowy budynek. Ta ogromna wyrwa jest kopalnią diamentów, znajdująca się w Mirnym, miasteczku na Syberii. Średnia temperatura w zimie spada do 35 stopni poniżej zera. Wszelkie loty nad kopalnią są zakazane ze względów bezpieczeństwa. Chodzi o to, że kopalnia zaburza przepływ powietrza. To, które z niej dochodzi, jest cieplejsze niż to na powierzchni. Połączenie jednego z drugim tworzy wir, który może wciągnąć przelatujący obok helikopter. Maszyna straci wtedy pułap lotu i się rozbije. Kolejny na liście jest Pałac Buckingham. Lot nad nim jest zabroniony w celu ochrony monarchów. Pałac nie jest jedynie miejscem rezydowania królowej. To również administracyjna siedziba kraju, w której odbywają się liczne spotkania z przedstawicielami innych państw. Zakaz lotów obowiązuje również nad zamkiem Windsor, ponieważ w miejscu tym przebywa rodzina królewska. W 2006 roku Peru zabroniło lotów nad Machu Picchu. Zakaz ma na celu chronić dziedzictwa tego miejsca, jak również dziką przyrodę. Następnie mamy Taj Mahal. Mauzoleum, którego budowa zakończyła się w 1653, znajduje się w Agrze, na północy Indii. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie. Jest pod ochroną UNESCO jako jedno ze światowych dziedzictw. Nic dziwnego, w końcu miejsce to rocznie odwiedza ponad 6 milionów ludzi. Zakaz lotów nad Taj Mahal obowiązuje od 2006 roku i został wprowadzony w celu ochrony budynku oraz turystów. Pomimo braku oficjalnego zakazu, samoloty i tak omijają poszczególne regiony naszej planety. Jednym z nich są Himalaje. Jak dobrze wiecie, znajduje się tam wiele ośmiotysięczników, jak choćby Mount Everest, którego wysokość wynosi 8048 metrów. Pułap samolotów komercyjnych to około 9000 metrów, więc zdecydowanie za blisko szczytów gór. Aby utrzymać minimalny dystans, musiałby lecieć wyżej, co jest niemożliwe. Poza tym, wiejące nad górami wiatry są zbyt silne, co znacząco utrudnia manewrowanie samolotem. Piloci potrzebują tras z możliwością lądowania awaryjnego i w dodatku z najlepszymi usługami radarowymi, na wypadek, gdyby podczas lotu coś poszło nie tak. Problem polega na tym, że w Himalajach nie funkcjonują niemal żadne usługi radarowe. Piloci nie mieliby możliwości komunikowania się z kontrolerami ruchu lotniczego. Samoloty mogą awaryjnie lądować jedynie na płaskich powierzchniach, których w Himalajach nie ma.
Ze względu na wszechobecne góry, lot nad nimi jest zbyt ryzykowny. Jeśli myślicie, że to wystarczająco niebezpieczne, to słuchajcie tego. Jeśli coś się stanie z samolotem na takich wysokościach, jak na przykład dekompresja pokładu, zapasy tlenu wystarczyłyby na około 20 minut. Po wyczerpaniu tych zasobów samolot musi obniżyć się do co najmniej 3000 metrów nad poziomem morza, aby je uzupełnić. W Himalajach to niemożliwe, ponieważ wszędzie są wysokie góry. Kolejna wymagająca trasa wiedzie przez bieguny. Aby móc nią podążyć, samolot potrzebuje specjalnego zezwolenia. Problem tutaj polega na tym, że biegun może poważnie zakłócić działanie systemu nawigacyjnego. Kompasy całkowicie szaleją i stają się bezużyteczne. Pole magnetyczne na biegunie północnym jest wyjątkowo silne i w dodatku stale się zmienia. Jeśli się przemieści, północ geograficzna zacznie się różnić od tego, co piloci zobaczą na radarach. To znacząco utrudnia znalezienie właściwego lądowiska. Swoją drogą lądowiska są nazwane według ich oddalenia od bieguna północnego. Jeśli pole magnetyczne się przemieści i zmusi pilotów do dostosowania nawigacji, nie będą mieli żadnej gwarancji, że wylądują na właściwym lądowisku. Tylko nieliczne samoloty tamtędy latają. Muszą przejść szereg szczegółowych procesów przygotowawczych, nabyć odpowiednie urządzenia nawigacyjne oraz otrzymać pozwolenie. Mimo to nikt nie lata bezpośrednio nad biegunem północnym. Mimo że samoloty latają nad oceanami i mniejszymi zbiornikami wodnymi, to zawsze wybiorą trasę alternatywną wiodącą przez ląd. Co ciekawe, lot nad wodą jest zwykle spokojniejszy niż nad kontynentami, szczególnie na niższych wysokościach. Wynika to z mniejszych turbulencji. Główną ich przyczyną jest gorące powietrze unoszące się z nadziemi. Gdy lecimy nad wodą, tego problemu nie ma. A lot jest odpowiednio wygodniejszy. Mimo wszystko latanie nad lądem jest o wiele bezpieczniejsze. Nie wiem jak wy, ale ja wolę przetrwać chwilowe szarpanie niż nie mieć możliwości wylądowania w razie nagłego wypadku. Samoloty wykonujące loty transoceaniczne zwykle są wyposażone w 4 silniki. Dla tych z dwoma to zbyt niebezpieczne. Takie samoloty preferują trasy z wieloma lotniskami po drodze, które w razie czego zgodzą się na lądowanie. Wyobraźcie sobie awarię silnika. W takiej sytuacji samolot będzie musiał polegać na jednym, który zabierze go na najbliższe lotnisko, żeby bezpiecznie wylądować, a na Pacyfiku nie uświadczymy zbyt wielu lądowisk.